Tutaj start i meta wyścigu ultramaratonu rowerowego Robinsonada. Tam jest biuro zawodów. W tym roku niestety nie brałem udziału w edycji mazowieckiej, ale może uda się w edycji łódzkiej wystartować, bo impreza się rozrasta. Zaczęło się od Kujawsko-Pomorskiej. W zeszłym roku była mazowiecka, no i w tym roku jeszcze jest edycja łódzka we wrześniu, 7-10 września. Także może uda się jeszcze pojechać. Jestem na starcie i mecie Robinsonady. W tym roku nie startowałem, ale przyjechałem odwiedzić, zobaczyć jak to wygląda. Już ostatni uczestnicy dojeżdżają do mety, także to już jest końcówka wyścigu. Ale atmosfera niesamowita. Akurat udało się złapać jednego uczestnika, który finiszera, o i drugiego. A to trasa błękitna, 80 km. Pierwszy dzień jest taki. A tu mamy tak fajnie zawieszone. Dobra. Tak, tam na tym. Na zdjęciach, jak się bierze. Kolejny uczestnik dojechał. Uczestnik. Gratulacje. Dziękuję. Zdecydowanie. Jak trasa, jak wrażenia? Bardzo szybka trasa. Miejscami bardzo techniczna, szczególnie pod koniec. Generalnie fajnie się jechało z różnymi ludźmi. Przypadkowo spotkanymi zupełnie, bo jestem sam tutaj. Nie wiem, czy chciałbym to zrobić jeszcze raz. Ale to tak na początku. Ja wiem. Teraz minie tydzień i będzie. Prawda. Ale na razie wszystkiego nienawidzę. Ale pozdrawiam wszystkich. Gratulacje. Dzięki. Zdecydowanie. No nic. Będę się zbierał stąd. Poczułem trochę atmosfery Robinsonady. Trochę żałuję, że nie jechałem w tym roku Robinsonady Mazowieckiej, ale może pojadę łódzką we wrześniu. Tutaj kolejny uczestnik z trasy błękitnej wjechał na metę.